Zobaczcie, trochę tutaj jeszcze wykorzystując, próbując wykorzystać tą farbę, którą położyłem, dodaję troszeczkę, o, zobaczcie, takich gdzieś tam trawy jakieś tutaj sobie rosną, można się bawić, można tutaj naprawdę wyczarować niesamowite elementy. Ta trawa, którą namalowałem wcześniej, właściwie takie ten podkład, który namalowałem, już troszeczkę przesechł. Ja mogę teraz na nim z wykorzystaniem właśnie czy koloru zielonego, czy innych kolorów, śmiało zacząć sobie malować. No, pojedynczym pędzlem zajmie mi to wieki, więc tylko tutaj zaznaczę, że pewne możliwości mamy i możemy tutaj sobie kombinować, malować jak tylko nam się zachce, jak tylko to czujemy i widzimy. Zobaczcie, troszeczkę trawy, gdzieś tam jakieś pojedyncze źdźbła na większych, mniejszych traw nam się gdzieś tutaj pojawiają. Cień, drzewo piękny rzuca. Te, o, pojedyncze elementy trawiaste również się pojawiają. Zobaczcie, ja nie muszę specjalnie jakoś używać tych kolorów, maczać pędzla, bo nawet jak najadę na tę część, gdzie mam tutaj właśnie cień, troszeczkę tej farby czarnej zgarniam na pędzel, a to nadaje takiego ciekawego, moim zdaniem, też trójwymiarowego efektu cienia i tej trawy.